A wiecie, że premiera Persony 5 była przekładana kilka razy? Zupełnie jak ten film! Zagraj. Jak już mamy za sobą ten kliszowy żart, by udobruchać nasz mały, personowy fandom, to jedziemy z tym koksem. Jeśli jeszcze nie graliście w jakąkolwiek część Persony, to poświęćcie mi chwilę, ponieważ jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że przed wami jedno z fajniejszych doświadczeń growych, jeśli tylko dacie mu szansę i przełamiecie swoje opory przed oprawą jak z chińskich bajek. Wtedy otworzy się przed wami świat nowych, świetnych tytułów, a wiem, o czym mówimy, ponieważ regularnie dostajemy wiadomości od osób, które się przełamały i nie żałują. I jeszcze nam dziękują. Więc, jeśli jeszcze nie graliście w Personę i chcielibyście się dowiedzieć, czym do cholery w ogóle jest ta Persona, to naprawdę nie wiem od czego zacząć, bo fabuła jest tak pokręcona i potencjalnie głupawa, gdy się ją opowiada, a już zwłaszcza dla osób niezaznajomionych z gatunkiem, ale spróbuję. Pora skraść wasze serca. Ponieważ patronem tego filmu jest PlayStation Polska, pod koniec materiału powiem wam parę słów o trwającej obecnie promocji January Sale w PlayStation Store, która trwać będzie do 17 stycznia. I o konkursie, w którym będzie można wygrać doładowanie do PlayStation Store o wysokości 300 zł. Sam raz na Personę. Więc koniecznie oglądajcie do końca. O poprzednich Personach, a dokładniej o Personie 3 i 4 opowiadałam wam już w moich poprzednich filmach, do których was serdecznie później zapraszam. Tam też dowiecie się pokrótce o historii serii. Muszę was jednak przestrzec. Jeśli wciągniecie się w ten świat, to odkryjecie miliony cringe'owych dodatków, które istnieją tylko po to, by takie szajbusy jak ja miały coś paść po ukończeniu podstawki. Nie, piątka nie ma ciągłości fabularnej z poprzednimi częściami, więc możecie w nią zagrać bez ich znajomości. Chociaż ominą was pewne smaczki, no i być może będzie wam później ciężko ograć te starsze po idealnie dopieszczonej technicznie piątce. Zwłaszcza trójkowy Tartarus może okazać się prawdziwym wrzodem na tyłku, a byłoby szkoda, bo fabularnie ta część miażdży. To nie gracze zamiatają trójką, to trójka zamiata graczami. Serio. Hej, a wiecie jak poznać, że w pobliżu są fani Persony 3? Puśćcie ten utwór i zobaczcie, kto zacznie płakać. Yo. Persony to upraszczając JRPG, które składają się z dwóch części. Szkolnej, gdzie chodzimy na zajęcia, uczymy się do egzaminów, uczęszczamy do klubów szkolnych, jeździmy na wycieczki, spotykamy się ze znajomymi i chodzimy na randki. Prowadzimy zwyczajne, licealne życie. You're back awfully late. Drugą częścią jest walka z cieniami, potworami i innymi przeciwnikami za pomocą person, które łapiemy, szkolimy i tworzymy nowe, a sama walka odbywa się w systemie turowym i polega na znajdowaniu słabości przeciwników i używaniu ich przeciwko nim, tak jak w Pokemonach. W piątce możemy zdobyć i wytrenować ponad 200 person, wszystkie nawiązujące do różnych kultur i wierzeń. Na siłę naszych person wpływają bezpośrednio nasze poczynania i więzi, które tworzymy w trybie szkolnym. Wiadomo, siła przyjaźni pokonuje wszystko. I to jest ogólny zręb mechanik personowych gier. Nie zgubiliście się jeszcze? To dobrze, bo za chwilę wszystko jeszcze bardziej się udziwni. Każda część ma oczywiście jakąś fabułę, a fabuła piątki toczy się wokół poczynań naszego hipsterskiego protagonisty, który został niesłusznie skazany za pobicie i wydalony ze szkoły. W ramach resocjalizacji przenosi się do Tokio, do kąśliwego znajomego rodziców, który udostępnia mu do zamieszkania zatęchły strych swojej kawiarni. Milusio, zaczynamy chodzić do nowej szkoły. Szkoły tak dziwnej, że... O mój Boże! Na porządku dziennym jest tu szkalowanie, wykluczanie, obgadywanie, mordobicia, mobbing, molestowanie, próby samobójcze. A wszystko to między innymi dlatego, bo drużyna siatkówki odnosi jakieś tam sukcesy i nikt nie chce tego zaprzepaścić, kopując ich zwyrodniałego nauczyciela, wydając go policji. Co jest potwierdzeniem, że to sport wymyślony tylko po to, by gnębić ludzi. Nie zmienicie mojego zdania. W międzyczasie na naszym telefonie pojawia się dziwna aplikacja, która jak się potem okazuje pozwala nam przenosić się do innego wymiaru, zwanego Metaverse, gdzie infiltrujemy pałace. Miejsca skrzywione przez niechlubne pragnienia ich rezydentów, najczęściej osób dorosłych. Tak. W Personie nasi bohaterowie próbują walczyć z niewolniczym systemem pełnym ucisku i niesprawiedliwości, wykreowanym przez skrzywionych i skorumpowanych dorosłych właśnie. A raczej walczą z ich spaczonymi kognitywnymi wersjami we wspomnianych wcześniej pałacach.
piątce kognitywistyka spełnia kluczową rolę. W zależności jak społeczeństwo i poszczególne jednostki postrzegają otaczający je świat i najbliżej otaczających ich ludzi, tworzą oni jego kognitywną wersję. Dla przykładu, mając bardzo surowego szefa, będzie on nam się jawił w naszym kognitywnym świecie jako osoba batożąca nas pejczem po plecach. W moim kognitywnym świecie wszystkie osoby, które przez ostatnie kilka miesięcy niecierpliwiły się na ten materiał i zasypujący mnie wiadomościami, pewnie byłyby jako ten tłum, który w świetle pochodni chce mnie roznieść na widłach. No, rozumiecie już mniej więcej o co chodzi. Im więcej ludzi kolektywnie coś postrzega, tym bardziej ich wyobrażenie staje się realne i wpływa już nie tylko na kognitywne wersje, ale również na te rzeczywiste. Dlatego nasi bohaterowie walczą przeważnie ze szczególnie wpływowymi i nadużywającymi władzę osobami, które mają wpływ na masy. No, u nas to urobiliby się po łokcie. W tym celu wkradają się do pałaców jako tak zwani Phantom Thieves of Hearts, co można przetłumaczyć na widmowych złodziei serc. Obierają też odpowiednie niki i tym sposobem nasz protag zostaje ochrzczony jako Joker. W tym innym świecie z szarych nastolatków zmieniają się w niebywale stylowych i zwinnych badassów. Robią dzikie akrobacje, a dzięki personom walczą z napotkanymi przeciwnikami. A dlaczego złodzieje serc? Każdy gospodarz pałacu ukrywa w nim pewien skarb, coś dla niego ważnego. Gdy wykradnie się taki skarb, już w świecie realnym w gospodarzu następuje zmiana i przyznaje się on do wszystkich swoich grzechów. Ale że to persona, to nie ma tak dobrze, że wszystko idzie nam jak spłatka. Początek persony zaczyna się jak u Hitchcocka, czyli od trzęsienia ziemi, ale to już zobaczycie sobie sami. Poza tym, poza kradzieżą ludzkich serc, zewsząd mamy doniesienia o dziwnych wypadkach, których przyczyną są enigmatyczne załamania psychiczne, mogące być jakoś powiązane właśnie ze światem kognitywnym. Dodatkowo nie wszystkim podoba się to, że wpływowi ludzie zaczynają nagle sypać na prawo i lewo o swoich przewinieniach. A jakby wam dalej było mało, to pojawia się jeszcze jeden mega pałac całego społeczeństwa, zwany Mementos. Jest to coś w rodzaju odwróconej wersji Tartarusa z Trójki, ale zamiast piąć się w górę po gigantycznej wieży, zagłębiamy się w głębokie, ponure i generowane losowo tunele metra. Istny labirynt, którego cała eksploracja zajmuje w cholerę czasu i jak się domyślacie, musimy zejść na samo jego dno. Dodatkowo jeden z naszych fanboyów zakłada stronę internetową hołubiącą nasze dokonania i dzięki której mamy doniesienia o już nie tak wpływowych, ale dalej toksycznych ludziach, których serce możemy zmieniać właśnie w Mementosach. Ogólnie zakasujemy rękawy i zmieniamy wyjątkowych złodupców mieszkających w pałacach i tych mniejszych w Mementosach w miarę dobrych ludzi. A w tym całym ambarasie musimy jeszcze wybrać, kto będzie naszą waifu, czy tam husbando, nie dyskryminujemy nikogo. Zaś to będzie bardzo mocno utrudnione przez mieszkającego z nami gadającego kota, który ma obsesję, byśmy zawsze chodzili spać po dobranocy. I am not a cat! Say that again and I'll make you regret it! Dużo rzeczy na tak młodych barkach. Czyż nie? I want you to continue being my model, Takamaki-san. But you said that it wasn't working out today. I will put my heart and soul into creating the best nude painting ever. What? Ale walka to tylko jedna część rozgrywki. Jest przecież jeszcze codzienne życie szkolne. Jak przy czwórce mówiłam, że jest to więcej persony w personie w porównaniu do trójki, to piątka po całości ora poprzednie części ilością aktywności pobocznych. Jest tego tak dużo, że nawet nie będę się silić na wymienianie wszystkich. Czytamy książki, gramy w gry, oglądamy filmy, chodzimy do łaźni, na baseball, na siłownię, na ryby, do kina, planetarium, wesołego miasteczka, świątyni, kościoła, na ramen, na inne papo, do kawiarni obsługiwanej przez pokojówki, na automaty, na randki, na dziwne aktywności proponowane przez Yusuke. Yusuke bez boje. Dzięki ćwiczeniom w naszym pokoju możemy zwiększyć ilość naszego życia w metaversie, zaś pichcenie kary i parzenie kawy przyda się do odnawiania staminy potrzebnej do walki naszymi personami. No bo wiecie... Nie ma nic lepszego od kary, które miesiąc leżało w naszym plecaku, zapitego zatęchłą kawą, którą doprawiliśmy miłością. Czytała Patrycja Smok. Jest tego w każdym razie dużo. Większość czynności pomaga rozwijać cechy naszej osobowości, których w piątce jest 5. Sprawność, urok, wiedza, odwaga i życzliwość. Im bardziej rozwinięte są nasze statystyki, tym więcej możemy osiągnąć. Na przykład dzięki sprawności zrobimy więcej narzędzi potrzebnych do otwierania skrzynek z lutem w metaversie. Inne cechy odblokują dodatkowe opcje dialogowe i umożliwią nam umawianie się z osobami, które mają specyficzne wymagania. Przewodnicząca samorządu nie spotka się raczej z imbecylem, więc zanim uderzymy w nią, musimy uderzyć w książki. A że najlepiej uczy się w dogodnych warunkach, to możemy się na przykład udać do szkolnej biblioteki, gdzie zostajemy poproszeni, by nie plątać się pod nogami, bo stresujemy innych uczniów.
Przepraszam bardzo, Aiha, to co? Jakiś sąsiad z nadprzeciwka? Już wiecie, o czym mówiłam, gdy wspominałam, że ta szkoła jest dziwna. Niby jak mamy przeżyć naszą resocjalizację, skoro zniechęca się nas do wszystkich aktywności szkolnych? Nawet na lekcjach możemy przez cały rok udzielać poprawnych odpowiedzi na pytania i przodować na egzaminach, ale wystarczy jedna wpadka i mamy to. Wszyscy w tej szkole się nas boją, mimo że właściwie z nikim nie zamieniliśmy ani jednego słowa. I w sumie to może być ten powód tego strachu. Więc dobrym pomysłem wydaje się naprawa naszej reputacji, którą odbudujemy uczestnicząc w wydarzeniach szkolnych i pokazując, że nie taki Joker straszny. Nie? Nie? Ja też tak naiwnie myślałam. W trójce i czwórce bardzo ważnym elementem gry było uczęszczanie do klubów szkolnych. To tam poznawaliśmy większość socialinków, ludzi spoza naszej drużyny, z którymi mogliśmy zawrzeć znajomości i to tam też szlifowaliśmy nasze umiejętności. Wiecie, kiedy zorientowałam się, że w Personie 5 nie ma klubów szkolnych? Na 50 godzinie. Przez 50 godzin mówiłam wszystkim, że jestem na początku gry, bo nie ma klubów, oczywiste. A wszyscy się za głowę łapali. Co to za gra, że na 50 godzinie jest wstęp? Ale tam, dobra, ja tam akurat jestem fatalnym przykładem, ponieważ przeszłam tę grę w 200 godzin, a średnia wynosi 90 do 120. I nie pytajcie się, co robiłam, bo sama tego nie wiem. Powiecie, tam sensowne, przecież Joker był na skreślonym, kto niby chciałby go w jakimkolwiek klubie? A ja odpowiem wam, pomijając już to, co powiedziałam o odcinaniu od życia kogoś, kto ma przejść rehabilitację. To jaki ma to do cholery sens w grze o szkole? Przecież to równie dobrze mogło być jakieś korpo z wyjazdami integracyjnymi, fuck-upami i pluciem do kawy osobom, których nie lubimy. Wcale tak nie robię. Pluję tylko do herbaty. Gdyby nie wizualia, nie odczulibyśmy, że jesteśmy w szkole. I może grze wyszłoby na dobre, gdyby umieścić ją w innych realiach, ale o tym za chwilę. Nasz spuszczony ze smyczy i nieskrępowany szkolnym życiem Joker musiał więc szukać innych miejsc, w których rozładowałby swoje frustracje, odnalazłby nowe socialinki i ukojenie nerwów. I wszystkie je odnalazł. W metaversie, gdzie spuszcza innym srogi oklep, fajna resocjalizacja. I w ramionach dużo starszych i dojrzalszych od niego kobiet. Tym oto sposobem Joker w przerwach od pobijania swoich najlepszych wyników na konsoli i uczeniu się na przyrkę, szwędla się po barach, gdzie pocierza pijaczki, żebraczki i płaci swojej nauczycielce za pranie swoich śmierdzących gaci. Czekaj, co? Nauczycielce? O Jezu, naprawdę. Umieście go już w tym korpo lub chociaż na studiach. Nie wiem, wyszłoby na to samo, a nie byłoby niesmacznie. Wiem, że to tradycja serii, że akcja dzieje się w szkole. Ale wiecie, jak to jest z tradycjami. Nie warto się ich trzymać za wszelką cenę. Chociaż trzeba to oddać. Socialing z nauczycielką odblokuje nam wiele przydatnych opcji. I nie są to opcje, o których myślicie. Dzięki rozwoju socialingów uczymy się nowych rzeczy. Na przykład Sojiro, właściciel kawiarni i nasz opiekun, z czasem uczy nas parzenia kawy i gotowania curry, o którym wcześniej już wspominałam. Spotykanie się z mistrzynią w grę Shogi uczy nas nowych taktyk podczas walki, a Yusuke best boy. Jako malarz może kopiować dla nas karty z umiejętnościami. I tak dalej. Wszystkie umiejętności są osadzone w charakterach i umiejętnościach postaci, za co duży plus. No dobra, ale najważniejsze są social linki z naszymi kompanami. Rozwijanie naszej zażyłości z drużyną zawsze wpływało na to, jak będą zachowywać się podczas walki. Mogli nas osłonić przed śmiercionośnym atakiem, pomóc nam otrząsnąć się z negatywnego efektu nałożonego przez przeciwnika i tak dalej. Im silniejsza więź z naszym supportem, tym lepsze buffy podczas walki. Nową mechaniką jest możliwość wymiany jednego z naszych towarzyszy na innego bezpośrednio podczas walki i przekazywanie ruchu innym naszym kompanom. To ostatnie jest szczególnie przydatne, gdy walczymy z różnorodnymi przeciwnikami i wiemy, że jeden z naszych towarzyszy kontruje ich słabości. A przy tym to wszystko wygląda obłędnie. Cała oprawa persony jest niesamowicie czarująca i nie mogłam wyjść z podziwu jej dopracowania właściwie przez cały czas. Walki wyglądają dynamicznie, a wszystko po prostu płynie. Już abstrahując od walki, samo poruszanie się po menu jest zajmujące, ponieważ każda opcja jest opatrzona inną, pasującą animacją. No po prostu coś pięknego. A jak już jesteśmy przy oprawie. Ta muzyka jest jedną z głównych składowych, która tworzy grę. W każdej części była genialna i tu oczywiście nie jest inaczej. Shoji Meguro tym razem skomponował kawałki mocno jazzowe i takie, które śmiało mogą wylądować na playliście do nauki / pracy. Beneath the
The Mask i Life Will Change to moi faworyci i tylko szkoda, że ten ostatni przygrywa w krótkim momencie zaraz przed wykradnięciem skarbu. Za mało. Pozostaje spory niedosyt. Intro, odpalające się przy uruchomieniu gry, ciężko pominąć właśnie ze względu na muzykę. Wokalistką w piące jest genialna Lin i Naizumi, śpiewająca już tradycyjnie English. I'm a sharpshooter. Ponownie, jak w przypadku pozostałych części, zachęcam Was do przesłuchania chociaż muzyki, jeśli nie zamierzacie zagrać. Pamiętajcie jednak, że wtedy gdzieś na świecie nadzieniem w dół upada jakiś przepyszny naleśnik. I broń Boże, nie czytajcie komentarzy, bo spoilery są naprawdę wszędzie. Right on. What's up, persona? This effing rocks. Wracając jeszcze do socialingu. Zostały mocno rozwinięte pod względem umiejętności, a łączy się to bezpośrednio z rozbudowanym systemem walki. W poprzednich częściach walczyliśmy z cieniami. Były nasze persony i cienie. Gdy taki cień się pokonało, można było losować z zestawu kart, z których wypadały dodatkowe XP-ki, itemy, pieniądze czy nowe persony. Ogromnie miłym zaskoczeniem było to, gdy okazało się, że w piątce nasi przeciwnicy, to persony właśnie, które jak dobrze rozegramy walkę, możemy pozyskać jako nasze własne. A robi się to przez negocjacje. Po zaatakowaniu słabego punktu naszego przeciwnika, możemy wybrać jedną z szeregu opcji. Klasycznie możemy zrobić z niego miazgę, a przy tym nasze oczy będzie cieszyć niezwykle łobuzerski przerywnik rodem z Jojo. Możemy oskubać go z kasy bądź z przedmiotu, możemy go też przeciągnąć na naszą stronę. W zależności od opcji dialogowych, jakie wybierzemy, uda nam się to bądź walka rozgrzeje na nowo. Z czasem, im bardziej potężniejsi się stajemy, persony same chcą do nas dołączyć. No i między innymi w negocjacjach ujawniają się odblokowane umiejętności naszych towarzyszy. Mogą oni zastraszać naszych przeciwników, lać krokodyle łzy lub użyć negocjacji siłowej. I to jest pierwszy sposób na pozyskiwanie person. Drugim sposobem są fuzje. Jasna cholera, uwielbiam fuzje. Jakby mnie ktoś spytał o moje ulubione hobby, to obok doprowadzenia mojej rodziny do łez ze śmiechu, gdy opowiadam im o moich planach na przyszłość, byłyby to fuzje. Nie ściemię. So, bro, Hilda, what's your hobby? Changing things and fusing things. Those aren't hobbies either! Fuzje odbywają się w Velvet Roomie, tajemniczym miejscu znajdującym się na granicy jawy i snu. W każdej części ma on inną postać, a w tej jest celą więzienną, strzeżoną przez dwie wścieknięte dziewczynki. W każdej części Velvet Room ma ten sam motyw muzyczny, więc lepiej przyzwyczajcie się do niego, ponieważ spędzicie tu naprawdę dużo czasu. Fuzje polegają na tym, że bierzemy dwie lub więcej person i łączymy je w nową. A przynajmniej tak to wyglądało w poprzednich częściach? A co one zamierzają z nimi zrobić? Co nie? Nowością jest to, że sami możemy wybierać z dostępnych umiejętności. Wcześniej wiązało się to z upierdliwym spamowaniem, aż w końcu trafiliśmy na zestaw, który nas satysfakcjonował. Dodatkowo mamy możliwość zmiany egzekucji, które zmieniają persony w przedmioty lub punkty doświadczenia, które możemy dać innej naszej personie. Dzięki temu Persona 5 pozbawiona jest nadmiernego grindu. Czy dobrze? Na pewno jest najłatwiejszą z części, co może być dobrą wiadomością dla tych, którzy nie mogli znieść farmienia cieni, kiedy to boss ściągał nas na kilka hitów i musieliśmy wbić wyższy level. Wracając jeszcze do walki, rozwinięty został nasz inwentarz. Teraz możemy mieć przy sobie dwie bronie, jedną wręcz, drugą na odległość. Rozszerzono więc typ ataku w zależności od broni, jaką używamy w porównaniu do Persony 4, jednak nadal Persona 3 tutaj wiedzie prym z trzema rodzajami ataku. Dodano za to dwie nowe umiejętności, więc poza ogniem, lodem, elektrycznością, wiatrem, błogosławieństwem i przekleństwem doszły nam ataki psioniczne i nuklearne. Każdy z naszych kompanów specjalizuje się w jednej umiejętności, więc ważne jest to, by przed każdą infiltracją dobrać odpowiednią drużyny. W poprzednich częściach to, kogo weźmiemy od początku, definiowało, kto nam będzie towarzyszył już do końca. Powód był prosty. Osoby niewalczące nie dostawały prawie w ogóle doświadczenia za walkę i po jakimś czasie były daleko za nami, jeśli chodzi o poziom. W piątce osoby na ławce rezerwowej dostają mniej doświadczenia, ale przy rozwinięciu odpowiedniego social linka ta różnica właściwie jest zerowa. Dzięki temu każdy z naszych towarzyszy jest przydatny i możemy ich dowolnie mieszać. Jest to genialne rozwiązanie, ponieważ czujemy, że faktycznie walczymy całą drużyną, w przeciwieństwie do poprzednich części, gdzie 3-4 osoby ciągnęły całość zupełnie same.
Infiltrowanie metawers jest też dzięki temu płynniejsze, ponieważ gdy ktoś z naszych towarzyszy spłucze się ze staminy, możemy go zastąpić innym. Więc jak widzicie, jeśli chodzi o social linki, to mechanicznie ulepszono je właściwie do granic możliwości. Zaś jeśli chodzi o ich treść fabularną, niepopularna opinia, ale moim zdaniem w większości są. Żeby wytłumaczyć wam moje stanowisko, znowu poposiłkuję się porównaniem do poprzednich części serii. Ale najpierw pokażę wam wykres, który pieczołowicie przygotowałam. Nie wiem, czy widać, ja to jeszcze ładnie na komputerze rozrysuję. Wykres gier, które dały mi największego kaca i zostawiły zapłakaną wrowie bez szansy na pomoc. To oś. A nie wykres. Trójka jest na pierwszym miejscu, jest jak modliszka. Myślisz, że pana noga za bogi złapałeś i jeśli się nie opamiętasz porę, to odgryzie ci głowę, a resztę twojego ciała zakonserwuje w formalinie. Ta gra zbiera trofea ze swoich ofiar. Gorąco polecam. Za Danganronpą mamy Personę 4. O Boże, jak ja płakałam. Jak w dniu, kiedy skończyły mi się ulgi studenckie. Piątka byłaby gdzieś między Wiedźminem a Kotorem. A tu... Tu nawet nie patrzcie. Dla własnego dobra. Tu jest gra, która daje ten zły rodzaj kaca, kiedy zastanawiasz się, czy lepszym rozwiązaniem będzie sznur czy nóż i nawet obiad u babci nie jest w stanie cię pocieszyć. W porównaniu do piątki, to zżywasz się bardziej z postaciami z czwórki, ponieważ akcja toczy się bezpośrednio wokół nich. Walka ze swoją ciemną stroną i akceptacja jej, podczas gdy piątka skupia się na walce ze złymi. I nie mówię to tylko o głównej fabule, ale właśnie też o social linku. Walka ze złymi dorosłymi, złymi nastolatkami, złymi kumplami naszych kumpli, dobrymi kumplami naszych kumpli, którzy stali się źli. W piątce social linki, tutaj nazwane confidants, skupiają się w dużej mierze na nieznanych nam osobach, które mamy tak głęboko w poważaniu, jak głębokie są mementosy. W piątce nie pójdziesz z kumplem na podbój dziewczęcych serc, o nie, tylko będziesz słuchał, jak pierdzieli smutę o swoich kolegach z teamu do biegania. Tym małym zabiegiem twórcy zniszczyli mi potencjalną waifu, której social link skupiał się na jej dysfunkcyjnej psiapsi syndromem tatusia. I nie mówię tu o naszym ulubionym naleśnikowym paladynie. I która nie chciała się z nami umówić, bo według tej przyjaciółki jesteśmy za mało... sexy. What the f***? To ja tu sobie żyły wypruwam, jak frajer przybiegam na każde jej skinienie i użyczam swojego męskiego, silnego ramienia, by się wypłakała, a ta biziągła mi mówi, że jestem za mało sexy. Ja z urokiem osobistym 4 na 5 gwiazdek? Ja potrafiąca zrobić tak? I tak? Ja, powabna niczym menu w Personie? Czy ja wcześniej narzekałam na obecność dużo starszych, dojrzalszych kobiet? Okej, cofam to. I tak najlepszą waifu jest Takemi. Change my mind. To już w Danganronpie są lepsze social linki, a ta gra przecież nawet na tym nie polega. W rezultacie czujesz się bardziej zżyty z postaciami z poprzednich części. Wpływa na to też element, a właściwie jego brak, tak mocno obecny w trójce i czwórce, czyli szkolne życie. Wszystkie wydarzenia szkolne zdarzają się bardzo rzadko. A jak już się zdarzają, to dalej skupiają się na rozmowach o tych złych. Zabrakło tu po prostu normalnych, licealnych relacji. Mam ogromną nadzieję, że te dodatkowe aktywności zostaną dodane w Personie 5 Royal i zobaczymy naszych bohaterów w aktywnościach innych niż bycie Phantom Thieves. I heard that Ryuji's pretty much failed his exams. Oh? Mona, you little... Royal to rozszerzona wersja Persony 5, która wychodzi 31 marca 2020 roku. Taka już tradycja Person. Wychodzi podstawka, a po jakimś czasie wychodzi jej rozszerzona wersja przeważnie na konsolę przenośną. Persona 3 wyszła jako Persona 3 Portable na PSP. Persona 4 jako Persona 4 Golden na Vita. No i gracze się łudzili, że może Royal wyjdzie na Switcha, ale póki co nacieszą się nią tylko posiadacze PS4. W każdym razie, mam nadzieję, że Royal naprawi pewną relację, która jest szalenie cringe'owa i płytka i z niesamowicie zmarnowanym potencjałem. Ale nic więcej nie powiem, by nie spoilerować. I co najważniejsze, otrzymamy tradycyjną już cenkę w gorących źródłach. Goddammit. Ale to nie jest tak, że wszystkie social linki są skopane. Świetnym jest na przykład ten z Yusuke, Futabą czy Haru. I nie zdążyłam ich dokończyć, bo zmarnowałam czas na te inne, które okazały się kichą. Wreszcie opierają się na tym, czym powinny. Czyli na poznawaniu tej drugiej osoby? Po prostu ciekawią cię i nie są przykrym obowiązkiem. Ach, Yusuke. Najlepsza waifu. Tak jak Naoto z czwórki jest najlepszym husbando. Yusuke to jest tego typu postać, której jakbyś powiedział, żeby cię ugryzła w tyłek, to by cię faktycznie ugryzła w tyłek i później nie rozumiała twojego oburzenia. Kopalnia cringe'owych sytuacji, no po prostu kocham typa. W czwórce każda postać niosła ze sobą coś ciekawego. Social linki skupiały się na poznawaniu ich charakterów. Było się zniecierpliwionym, kiedy trzeba było czekać na kolejne spotkania. W Personie 5 te znajomości to jak znajomości z wyjazdu na kolonie. Obiecujecie sobie, że będziecie trzymać kontakt i wysyłać sobie listy, a potem
tylko już nie pamiętasz, co to był za frajer. Makoto! Niepotrzebnie zmarnowałam na ciebie czas. Trzeba było od razu brać się za Yusuke. Mam jeszcze kilka zarzutów odnośnie do głównego wątku fabularnego, który moim zdaniem jest najmniej zaskakujący w porównaniu do poprzednich części, ale by kompleksowo go omówić, musiałabym wejść głęboko w strefę spoilerów. No ale nie ma tego złego, bo dzięki temu po personie miałam najmniejszego kaca. Więc pamiętajcie, wykres to nie oś. Bardzo fajnie jest zarysowana postać głównego bohatera. W ogóle zrobił nam się niezły komplet, jeśli chodzi o protagonistów. Jedynka i dwójka są tak retro, że prawie się o nich nie mówi. Ale się to zmieni, jak je przejdę. W trójce mamy uwielbianego przez wszystkich kultowego już emo chłopca. Milczący i tajemniczy. Chociaż czasami potrafi być niezłym dupkiem. Jest też moja ukochana żeńska MC, no ale na razie trzymajmy się kanonu. W czwórce jest Chat Narukami, największy troll. Tak pewien swojej męskości, że nie wstydzi się paradować w damskich ciuszkach, którego w związkach nie ograniczają tak trywialne rzeczy jak płeć czy... rasa. I czasami potrafi być niezłym dupkiem. You suck. A w piątce mamy cichego i wycofanego w codziennym życiu hipstera, lubiącego włóczyć się po dziwnych miejscówkach niedostosowanych do jego wieku, a który w roli Jokera zmienia się w pewnego siebie i prowokatorskiego badasa. Przyjaciel, który będzie cię wspierał, choćbyś miał go wciągnąć w odwalanie najdzikszego szałotu w życiu. Amator kawy i starszych od niego kobiet. When I was young, boy. Jednak już od czwartej części wszyscy dobrze wiemy, czego tak naprawdę pragnie fandom. There will be no sadness if we were super gay. But I have to let you go. And it's purely budgetary. It's not personal. We would all be fine on a tasteful pink duvet. Jak widzicie, macie ciekawy wybór. Persona 5 to dla mnie must have, jeśli chodzi o gry. Z niecierpliwością wyczekuję Persony Royal pod koniec marca. Jeszcze 3 miesiące. Umrę. Może mam nadzieję, że nie. Jeśli was zachęciłam, to możecie poczekać do końca marca na rozszerzoną wersję, a już teraz siąść w Hype Train. Na poprzednie się spóźniłam, więc to ciekawe uczucie być jego częścią. Tylko uważajcie na spoilery. Royal wyszło w Japonii już w październiku, więc trzymajmy się, bracia i siostry. Musimy się chronić. Serdecznie polecam wam Personę 5, jak i całą serię, oczywiście. Więc nie mogło być inaczej. Persona 5 otrzymuje najwyższe zagrajnikowe odznaczenie, czyli złotą raciczkę. Właśnie, January Sale. Od 20 grudnia do 17 stycznia w PlayStation Store przecenionych jest całe mnóstwo gier, w tym takich jak Red Dead Redemption, Days Gone, Tekken 7, nowe Modern Warfare, Spider-Man czy nawet Death Stranding. A dużo taniej będzie można wyrwać jeszcze więcej gier, bo 3 stycznia w promocji znajdą się zupełnie nowe tytuły. My zaopatrzyliśmy się w końcu Człowieka Pająka, Tekkena, Super Hotana VR i Personę Dancing Endless Night Collection, no bo to w końcu film o Personie. I o nich pewnie też zrobię film, jak w końcu je przejdę. Haha, nie uwolnię. Nijcie się od Persony. Jak widać, dzięki promocji i rabatowi na Personę Dancing udało nam się zaoszczędzić 555 zł. Z okazji promocji ogłaszamy też wspólnie z PlayStation Polska konkurs. Mamy otóż do rozdania jedno doładowanie do PS Store o wysokości 300 zł i powędruje ono do tej osoby, która a. napisze w komentarzu swoją wymarzoną listę gier z promocji i b. doda do tego najfajniejsze noworoczne życzenia. Wyniki podane zostaną w komentarzach do 3 stycznia. A po 3 stycznia będzie można zgarnąć kolejne doładowanie, z tym, że tym razem na naszych streamach. Dajcie nam znać, czy graliście w Personę i kto był waszą waifu i dlaczego był to Yusuke. Nie przyjmuję innych odpowiedzi. Proszę też, by spoilerowe komentarze oznaczyć jako takie, inaczej będę musiała je usuwać. Nie psujmy innym zabawy. Może ta gra dała mi najmniejszego kaca ze wszystkich Person, ale i tak był on niesamowicie mocny. Kiedy lecą napisy końcowe, słyszycie ostatni utwór i czujecie pustkę w środku, to wiecie, że macie za sobą świetną grę, w którą już nigdy nie zagracie ten pierwszy raz. Dlatego jeśli jeszcze nie graliście, to wam cholernie zazdroszczę. Nie spieprzcie tego. Widzimy się w metaversie przy kradzieży serc. Ja dam swoje, zostawiam.